Przestępcy, który dopuścił się afery w związku z tak zwaną aferą Koloseum. Tam chodzi o setki milionów złotych i też ta łaskawość, bo uderzając tutaj sobie chodzi o szczegóły. Można takich przykładów podawać bardzo wiele. Kiedy Sąd Najwyższy na przykład tak konstruował swoje orzecznictwo, że pozwalał sprawcom wielkich karuzel VAT-owskich de facto unikać odpowiedzialność, ponieważ przyjął interpretację, później zresztą zmieniono po kilku latach na skutek działań prokuratury, że to są wyłącznie i tylko i wyłącznie sprawy oceniane przez kodeks karny skarbowy, które się bardzo szybko przedawniały. I w tym sensie to oznaczało bezkarność dla bardzo wielu sprawców, którzy dopuścili gigantyczny afer za waszych rządów. I to zmieniamy i to się musi zmienić. Nie można tego nie widzieć, problemów z tego rodzaju orzeczeniami, które zapadały. My chcemy tą zmianę przeprowadzić. My obiecywaliśmy, że tą zmianę przeprowadzimy i to konsekwentnie robimy. O szczegółach podkreślam, jesteśmy gotowi rozmawiać. Jeżeli chodzi o zasadę, która tutaj była pośrednio podnoszona, bo bardzo bardziej bezpośrednio, często wypowiedzia eksponowana, związana z naruszeniem zasady trójpodziału władzy. No przecież to jest zasada, którą nie kto inny, ale stworzył to ukół wcześniej, autorstwo się przypisuje francuskiemu prawnikowi Montesquieuowi. No, a jaka konstytucja została zbudowana, można powiedzieć, idealnie w myśl tej zasady? No przecież konstytucja Stanów Zjednoczonych, największego państwa demokratycznego na świecie. I co? I jak ta konstytucja reguluje zasady powołania sędziów Sądu Najwyższego? Czy sędziowie sami się dokoptują, tak jak to jest do tej pory w polskim sądownictwie? Czy to jest właśnie tak? Otóż w Stanach Zjednoczonych, w tym demokratycznym kraju, gdzie idealnie, można powiedzieć, sfotografowana została zasada opisana przez Montesquieu, do której państwo często się odwołują, tam sędziów Sądu Najwyższego powołuje kto? Prezydent. Dlaczego? Bo ma demokratyczną legitymację. Montesquieu, można powiedzieć, się w grobie przewraca, kiedy usłyszałby, że on proponuje, aby sędziowie sami siebie powoływali, oceniali, kontrolowali, usuwali. Otóż tak nie będzie. Z całą pewnością zasady trójpodziału władzy nie dotyczą tak w sposób jaskrawy, jak w Stanach Zjednoczonych powołania sędziów do Najwyższego Sądu. Wyłącznie przez osoby, które mają demokratyczną legitymację. Bo na tym polega istota demokracji. Są słabości demokracji, ale ten system jest, jak już kiedyś odwołałem do klasyka, taki, że nikt lepszego nie wymyślił. Zasada balansu pomiędzy sądownictwem, trzecią władzą, a władzą wykonawczą, ustawodawczą ma swój wyraz również w wielu porządkach krajowych państw europejskich. I na pewno pan rzecznik praw obywatelskich doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w Niemczech, tam właśnie w tym największym z kolei demokratycznym europejskim kraju, to minister sprawiedliwości wspólnie z ministrami landowymi, przedstawicielami Bundestagu, tylko i wyłącznie to oni powołują sędziów Sądu Najwyższego, a sędziowie nie mają tam zasad nic do powiedzenia w tym procesie decyzyjnym. I tak jest fakt. W czasie weekendu, który minął, polskie media odwołały się, dokonały przedruk z niemieckiej rozgłośni Deutsche Welle. Niemieckiej rozgłośni, która wielokrotnie atakowała nasz rząd, która jest niezwykle krytyczna wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale co tam można było przeczytać? Tam właśnie tak jest. Że w Niemczech to właśnie władza wykonawcza decyduje, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego. Więc proszę nie opowiadać, że naruszamy konwencje europejskie. My pokazujemy, jak jest w Europie, proszę zobaczyć, jest w Holandii, jakie są zasady obowiązują w wielu innych miejscach, które są. To oczywiście pan poseł pyta z ław Platformy Obywatelskiej, czy są posłami. Chciałbym panu polecić artykuł z przedruku Deutsche Welle, który wskazuje, że połowa jest posłami, a połowa jest ministrami landowymi. Połowa to są ministrowie, a druga połowa to są posłowie z Bundestagu. I oni decydują. Minister sprawiedliwości kieruje, to musi być zatwierdzone jeszcze przez rząd niemiecki. I tacy ludzie, i tylko tacy mogą być sędziami Sądu Najwyższego w Niemczech. Więc jakie konwencje naruszone są, panie rzeczniku? Pan mówi o konwencjach, to w takim razie Niemcy pod sąd europejski, jeżeli tak. Otóż, jeżeli chodzi o polską konstytucję, to interpretacje tak dowolne, jakie teraz przedstawione, są bardzo oczywiście twórcze. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tych poglądów nie podzielamy. Będziemy je przedstawiać w szczegółach w czasie prac na komisji, bo wielokrotnie ona była tu przywoływana. Do konstytucji odwołując się, to przypomnę jeszcze raz, pani prezes, że wolność prasy jest znowu świętą i będziemy jej bronić. Proszę nie krytykować wolności prasy. Na jakich zasadach, że artykuł 180 tejże konstytucji
Konstytucji, paragraf 5 mówi bardzo wyraźnie. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic, wolno sędziego przenosi do innego sądu w stan spoczynku z pozostawieniem pełnego uposażenia. I chciałbym Państwu powiedzieć, że ta propozycja spotkała się z echem społecznym, z wątpliwościami, że to minister sprawiedliwości w okresie przejściowym będzie decydował, który sędzia będzie pozostawał dalej sędzią. My się wycofujemy z tego. Po prostu nie chodzi o sprawiedliwość. My się wycofujemy, chcemy, żeby decydowała o tym Krajowa Rada Sądownictwa. My nie chcemy tego na teatr Niemczech, choć moglibyśmy chcieć, bo my to wzorce europejskie dopuszczamy, ale chcemy, żeby to teraz ostatecznie o tym decydował i tak to będzie poprawne. Prośbę zwróciła się do Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie tej poprawki. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie uwzględniona. Jestem też skromnym posłem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że... Panie ministrze, przepraszam, ja bardzo proszę, panie pośle, że proszę te komplementy panu ministrowi wyrazić po zakończeniu mojego wystąpienia w kuluarach, a nie na mnie umożliwić spokojnie dokończenie wystąpienia. Bardzo proszę, panie ministrze. Mówi pan, dzwonek się zrobi. Warto nie tylko wygłaszać krytyczne uwagi wobec tych, którzy zgłaszają propozycje zmiany, ale też warto wsłuchiwać się w swoje własne środowisko. Warto, aby pani prezes, aby pan rzecznik, aby pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zechcieli przeczytać z uwagą to, co na temat organu polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym KRS-u, który jest w stanie sądów, mówił pan prezes Rzepliński, którego tu całkiem niedawno w Sejmie oficie cytowałem. Mogę przywołać, byłam gdzieś pewnie fragment tej wypowiedzi, ale może podaruję to państwu. Ta krytyka sprowadzała się do stwierdzenia, że Krajowa Rada Sądownictwa w tym wydaniu jest tak naprawdę państwowym związkiem zawodowym źle służącym interesom polskiego sądownictwa. W tym samym duchu, w tym samej treści wypowiadał się, że jest pan prezes Stępnie. Czy pan polemizuje z tymi panami? Otóż, skoro mieliście tyle czasu, skoro korporacje sędziowskie, Krajowa Rada Sądownictwa miała tak wiele czasu, widząc krytykę i słabnące poparcie dla polskiego społeczeństwa, dla sądownictwa, to przecież mieliście okazję, by dokonać zmian. Skoro nie zrobiliście tych zmian, to nie przeszkadzajcie nam, bo my chcemy te zmiany przeprowadzić. My chcemy oddać sądy polskiemu społeczeństwu. My chcemy podnieść standardy etyczne w polskim sądownictwie. I możemy z wami merytorycznie w ważnej komisji. Otóż sprawny, profesjonalny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości leży w interesie nas wszystkich. Wymiar sprawiedliwości wolny od politycznych nacisków, ale też wolny od korporacyjnych egoizmów. A dzisiaj ten przechód w kierunku korporacyjnych egoizmów, interesów, czasami wręcz bagna, nie waham się, że tego słowa, jest gigantyczny i chcemy to zmienić. I na koniec, kiedy pani prezes Gersdorf, pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan rzecznik praw obywatelskich mówią tak wiele ciepłych słów na temat aktualnego sądownictwa, pozwolę się odwołać do autorytetu chyba ważnego, przynajmniej dla polityków Platformy Obywatelskiej, bo chcę się odwołać do tego, co w swoim czasie robili, a nie tylko mówili wasi koledzy, dwóch ministrów, pan minister Świąkalski, pan minister Klich. Otóż zwłaszcza minister Świąkalski, z którym mam trudne doświadczenia i którego nie podejrzewam nadmierną wrażliwość na wysokie standardy etyczne, ale nawet on nie był w stanie znieść sytuacji, że prezesem Sądu Okręgowego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie jest sędzia pułkownik Piotr Raczkowski. Sędzia, który słonił się licznymi skandalami związanymi z swoją pracą i okolicznościami w kontekście pracy wymiaru sprawiedliwości. To jest właśnie ten wniosek o odwołanie pana sędziego Raczkowskiego. Dziś kogo? Jako pełni funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi wobec pana sędziego wnoszono wniosek o uchylenie immunitetu i robiła to prokuratura nie Zbigniewa Ziobry, tylko pana ministra Ciąkańskiego, który podpisywał się pod tymi wnioskami w związku z zarzutami wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co zrobił sąd? W tym sąd najwyższy, nie pamiętam, odmówił uchylenie immunitetu. A pan sędzia nie tylko jest wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, ale pan sędzia jest również kandydatem do Sądu Najwyższego. Pan prezes Gersdorf pierwszą decyzję, która chciała ode mnie wymusić prawie, że taką presję wywierała, to była delegacja pana sędziego do Sądu Najwyższego. Nie przeszkadzały informacje na temat pana sędziego i kompromitujące okoliczności. Jaki to jest troska o standard etyczny w sądownictwie? A żeby było ciekawe, to dodam państwu, że tak się dziwnie zdarzyło.
otrzyma prawie 100 kandydatów w Krajowej Rady Sądownictwa, aplikowała również żona pana sędziego Roszkowskiego. Jak sądzicie, kto został sędzią? Kto? Krótko mówiąc, standardy, 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 albo słowa, słowa i słowa. Nam nie chodzi o słowa, nam chodzi o czyny. Zmienimy polski wymiar sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, pana posła Jutrasa, że wiele naprawiony udało się, czy państwo też naprawiło. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Pan poseł, mam nadzieję, że będzie wniosek formalny. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiony został projekt ustawy w trybie nagłym, nie był zdany opinii publicznej, powinni mieć możliwość przed debatą, przed dalszym debatowaniem nad tą ustawą, zapoznanie się z uwagami, które dopiero dzisiaj wpływają. Dopiero dzisiaj rano wpłynęły uwagi Sądu Najwyższego. Krajowa Rada Sądownicza dopiero się dzisiaj zbiera i ma przygotować uwagi. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował uwagi dopiero w południe. Otóż zgłasza wniosek formalny o przerwanie tej debaty przynajmniej do jutrzejszego dnia, żeby posłowie mogli się zapoznać z tymi uwagami. Te uwagi nie mogłyby wcześniej napłynąć, dlatego że projekt był szykowany w jakiejś tajemnicy. Środowiska prawnicze nie było o nim informowane. Znany jest dopiero od kilku dni. Także panie marszałku, zgłasza wniosek formalny o przerwanie teraz debaty do jutra, żebyśmy mogli się z tymi opiniami, które już wpłynęły, albo które mają jeszcze dzisiaj wpłynąć, mogli zapoznać i dopiero po zapoznaniu się z tymi uwagami kontynuowali debatę. Dziękuję panu posłowi. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Sławomir Nitras. Tak, bardzo proszę, panie pośle. Tylko mam prośbę, żeby był to wniosek formalny, a nie dyskusja. Panie marszałku, ja mam tylko wniosek formalny o przerwę i to, że pan marszałek nam wyjaśni, dlaczego pan marszałek zawsze sobie upatrzy jakiegoś posła koalicji, posła Platformy i jemu zwraca uwagę. Niech pan sobie znajdzie kolegę we własnym klubie i do niego się przyczepia. Chciałbym też pana zauważyć, panie marszałku, w te uwagi o dzwonku do mnie. Ja sobie po prostu nie życzę, żeby pan jakimś dzwonku mówił. Jeśli panie dzwonek popsuł, to sobie pan może dzwonić pewną częścią ciała. Będzie efekt dokładnie ten sam, tylko mnie proszę w to nie wierzyć. Bardzo dziękuję panu posłowi za ten, jak zwykle w pana wypadku, niezwykle merytoryczny i regulaminowy wniosek formalny. I proszę o zabranie głosu. A przepraszam, jeszcze pan poseł Cezary Tomczyk z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym złożyć wniosek formalny o odroczenie na 7 dni posiedzenia Sejmu. Decyzją marszałka Kuchcińskiego i pana ministra Błaszczaka Sejm stał się warowną twierdzą. Chciałbym państwa poinformować, którzy są na sali, że tutaj pod Sejm ciągną w tej chwili ogromne siły policyjne, są armatki wodne, kilkaset policyjnych samochodów, kilkuset funkcjonariuszy i Sejm dzisiaj staje się zakładnikiem ministra Błaszczaka. Dzisiaj jest próba wywarcia presji na posłów nie tylko opozycji, ale również być może na państwa, żeby państwo wiedzieli, jak mają w sprawie Sądu Najwyższego głosować. Otóż my znamy swoją rolę i nie damy się zastraszyć. Chciałbym, żeby pan marszałek wyjaśnił Wysokiej Izby, z jakiego powodu pod Sejmem są tak ogromne siły policyjne, mimo że nie widzę tutaj jakichś ogromnych protestów. Dlaczego są tutaj armatki wodne? Dlaczego na terenie Sejmu są setki policjantów? To wymaga wyjaśnienia. To nie jest normalna sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izba. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję i bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława Piotrowicza. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. Wielki to żal.
zaszczyt dla mnie, gdy ze strony państwa, tej strony, padają pod moim adresem gniewami. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Bo czyż może być większym zaszczytem, gdy znieważają mnie ludzie, którzy godzą w demokrację, godzą w konstytucję, godzą w interesy państwa i narodu polskiego. Oni mnie znieważają. Czy może być większym zaszczytem dla mnie, gdy znieważają mnie ludzie, którzy dziś pod rękę demonstrują z funkcjonariuszami służb PRL-owskich rzekomo w obronie sądu i konstytucji? To wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję wam za to. Pokazaliście własne twarze. Pokazaliście, z kim wam jest po drodze. Pokazaliście, że głos obywateli dla was nic nie znaczy. Pokazaliście to wyraźnie wtedy, kiedy wbrew woli narodu mówiliście sprowadzać imigrantów. Dziś wbrew woli narodu chcecie i bronicie sądów. Broni sądów również rzecznik, który powinien być obywatelski. A wystarczy popatrzeć, jaki los spotyka skargi obywateli na wymiar sprawiedliwości, które kierowane są do rzecznika praw obywatelskich. Obywatele przychodzą do biura, przychodzą do komisji i mówią: panie pośle, tam nie warto w ogóle pisać. Rzecznik jest niewrażliwy na los Polaków i rzecznik dziś też stanął w obronie sądów. W obronie sądów, których reformy domagają się obywateli. Obywatele naciskają na nas, ani kroku do tyłu. Reforma, głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości. O tej patologii mogliśmy się dziś nawet przekonać, bo takie głosy padały z tej trybuny. Także państwo, będący rzekomo obrońcami konstytucji, nie reagowali dezaprobatą na stwierdzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która powiada, że suwerenem jest konstytucja. Mówi to profesor Kraj. Przecież to powinniście państwo krytycznie do tej kwestii się odnieść. Ale to jest kontynuacja tego, co powiedzieli o sobie sędziowie na kongresie. I kontynuacja tego, co powiedział profesor prawa. Przecież to koresponduje z tym. On też powiedział, suwerenem są zasady prawa, na czele, na straży przestrzegania których stoją sędziowie. A więc odejście od demokracji popieracie na rzecz sędziokracji. Ale ja wiem, dlaczego to robicie. Ja wiem, dlaczego to robicie. Wy cały czas straszycie nas odpowiedzialnością karną, bo jakby zapominacie na chwilę tą litanię afer. Tą litanię afer nie mieści się na dwóch stronach A4. Litania afer za przyzwoleniem i błogosławieństwem Platformy Obywatelskiej. Ze sztandarowymi aferami reprywatyzacyjnymi. Ze sztandarową aferą Amber Gold. Drodzy państwo, i wy szukacie dziś sojusznika w sądach. Wspieracie te sądy dlatego, żeby was uchroniły przed odpowiedzialnością, przed krzywdami, które wyrządziliście zwykłym obywatelom. Jaka przewrotność i hipokryzja. Zasłaniacie się demokracją i konstytucją. Zasłaniacie się prawami obywatelskimi, a przecież obywatele domagają się zmiany i reformy wymiaru sprawiedliwości. Powiadacie o konstytucji, a konstytucja mówi w artykule cytowanym już wcześniej, że ustawodawca określi ustrój sądu i sposób postępowania przed sądami. W odniesieniu do Sądu Najwyższego w ustępie 5 stwierdza, że sędziów w razie zmiany ustroju wolno przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku. Wolno. Czy jest mocniejsze określenie w Konstytucji? To nie jest dorozumiana wolność. Wprost stwierdzona. Wolno przenieść stan spoczynku. I chcemy się pozbyć sędziów. O takiej mentalności. O takiej mentalności, którzy uważają, że suwerenem jest Konstytucja. Chcemy się takich sędziów pozbyć. Oni zatracili poczucie służebnej roli wobec narodu. Oni występują przeciwko interesom państwa, przeciwko interesom narodu. Przykłady takich zachowań przytaczał minister sprawiedliwości.
Klub Prawa i Sprawiedliwości z determinacją będzie popierał czas do tego końca wymiaru sprawiedliwości. Nie cofniemy się ani o krok. Dziękuję panu posłowi. I proszę o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę. Bardzo proszę. Panie marszałku, szanowni państwo, Wysoka Izba. Sandyjczyków i Emiratczyków. Arabia Saudyjska chce stworzyć taki obóz, no, raczej też zdolny do działania zbrojnego i przeciw Iranowi, i potrafiący odepchnąć to bractwo muzułmańskie właśnie w regionie. I chcę do tego przymusić Katar. Ale co się dzieje od tego 5 czerwca? Dokładnie odwrotny efekt uzyskują Saudyjczycy. To znaczy wpychają Katar